Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Tak mówi dzisiaj Jezus Chrystus. I te uszy do słuchania miała królowa Saby, która przyjechała, która odbyła bardzo daleką, poważną podróż po to, żeby zobaczyć ten cały przepych, o którym słyszała, przepych dworu i pałacu króla Salomona, ale jeszcze bardziej, żeby posłuchać jego mądrości. I w tym zachwycie mówi do niego: szczęśliwe twoje żony, szczęśliwi twoi słudzy, oni stale znajdują się przed twoim obliczem i wsłuchują się w twoją mądrość. Taka jest zachwycona tym, co mówi Salomon. Ona przedstawia mu swoje dylematy, zadaje pytania, a on na wszystko odpowiada. A ona jest zachwycona i mówi: twoje żony, twoi słudzy, twoi poddani, jacy muszą być szczęśliwi, mając ciebie, mogąc ciebie słuchać. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I ona, choć królowa, choć z innego narodu, słuchała, bo wiedziała, że mądrość to jest coś uniwersalnego. Każdy, kto jest mądry, warto go słuchać. Dzisiaj możemy posłuchać Chrystusa, który na nowo mówi do faryzeuszów, mówi do tłumu i mówi do swoich uczniów. Mówi o tym, że nic nie wchodzi z zewnątrz człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym, lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Bo oczywiście ciągle toczy się ten spór o to, żeby obmywać ręce, obmywać kubki, obmywać misy, żeby dbać o to, żeby nic nieczystego z zewnątrz do mnie nie weszło, bo to sprawi, że będę nieczysty, w domyśle będę grzeszny. Chrystus pokazuje, gdzie jest siedlisko grzechu. To siedlisko grzechu jest w naszym sercu. Później uczniom tłumaczy: z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Sporo jest tego. I dalej Chrystus mówi: całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Jak zwykle możemy pewne rzeczy uprościć i powiedzieć: na coś spojrzałem, coś przeczytałem, czegoś dotknąłem i dlatego taki jestem. I już jestem usprawiedliwiony, że to nie jest kwestia mojego serca, mojego nawrócenia, tylko jakieś zewnętrzne, magiczne rzeczy sprawiły, że taki jestem. Ktoś coś powiedział, ktoś na mnie spojrzał, ktoś w jakiś sposób sprawił, że ja taki jestem. Może rodzice, może dziadkowie, może ktoś mi nieprzychylny. Łatwo jesteśmy w stanie zwolnić się z tego, że odpowiedzialność jest nasza. Owszem, wiele rzeczy może nas usprawiedliwić i zawsze Chrystus nas usprawiedliwia. On jest tym najważniejszym, który ma nas usprawiedliwić. Ale my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby się nieustannie nawracać i zobaczyć, że to jest kwestia serca naszego wewnętrznego i stąd wyjdą te wszystkie złe rzeczy, które sprawią, że będziemy nieczyści, to znaczy, że będziemy oddaleni, że będziemy oddzieleni od Boga. Ale jak zawsze, Bóg troszczy się o nas. I już dawno temu do Ezechiela powiedział: i dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza. Odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tknąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań i według nich postępowali. Ta obietnica ciągle jest aktualna. Będziemy mieli nowe serce. Nowe serce. Nie to kamienne, ale serce z ciała. Nie to serce, które wydaje złe owoce, ale serce, które wydaje dobre owoce. Trwajmy przy Chrystusie. Nie usprawiedliwiajmy się za szybko. Wejdźmy w głąb tego serca. Wejdźmy w głąb nawrócenia. Zgodnie z tym, do czego w niedzielę zachęcał nas Chrystus: wypłyń na głębie. Nie patrz tak prosto, powierzchownie, szybko mówiąc: winny jest ten, winna jest tamta, winne są te czy inne okoliczności. Winne jest coś na zewnątrz. Dziś spoglądamy na nasze serce, ale jeśli zobaczymy tam grzechy, zobaczymy tam niedoskonałości, to z tym sercem przyjdźmy do Chrystusa. Przyjdźmy i powiem: Panie, taki jestem, takie mam serce, tylko Ty możesz mnie uzdrowić. I On to zrobi i będzie wypełniał w Twoim życiu obietnicę daną Ezechielowi i Izraelowi. Dam Ci serce nowe i nowego ducha tknę do Twojego wnętrza.
Kto ma uszy, niechaj słucha.